Dzień dobry. Podczas sesji Rady Miejskiej w Wadowickim Magistracie prezydenckie odznaczenie za zasługi w działalności społecznej i turystycznej otrzymała pani Maria Niedź-Cedrowska. Zasługi pani Marii Niedź-Cedrowskiej, zasłużonego przewodnika PTTK oraz zasłużonego działacza turystyki, przypomniała radna Maria Zadora. Mówiąc o tym, co pani Maria Niedź-Cedrowska zrobiła, to by nie wystarczyło tutaj może naszej sesji. Chciałam tylko powiedzieć, że pani Niedź-Cedrowska, która siedzi po mojej stronie tutaj lewej, jest członkiem PTTK od 1951 roku. Uprawnienia przewodnickie uzyskała już najpierw terenowego przewodnika, a potem przewodnika Beskidzkiego. Jest założycielką pierwszą koła przewodników w Wadowicach, które powstało w 1969 roku. Pełniła przez tę funkcję przez długi okres czasu. Pełniła również wiele funkcji w kole przewodników, w oddziale PTTK, w zarządzie wojewódzkim PTTK. Była współorganizatorką wielu imprez w oddziale. Przez 12 lat wspaniale prowadziła kronikę koła przewodników. Posiada wiele odznaczeń i wyróżnień, między innymi złotą honorową odznakę PTTK, srebrną i złotą odznakę zasłużony działacz turystyki, odznakę zasłużony przewodnik PTTK. To po prostu w kilku słowach. A dzisiaj, szanowni państwo, dostojni goście, mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, uhonorował odznaczeniem państwowym osobę zasłużoną w działalności społecznej i turystycznej. Srebrny Krzyż Zasługi wręczył wojewoda małopolski Józef Pil. Podczas tej podniosłej chwili pani Marii towarzyszyli koledzy z Wadowickiego Koła Przewodników. Wreszcie mi bardzo serdecznie się cieszę, że jestem na ziemi wadowickiej, tak pięknej ziemi wadowickiej, ziemi mającej tak wytwornych opiekunów, jakim jest pan. Pani Maria Niedź-Cedrowska, proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji uhonorowania pani Srebrnym Krzyżem Zasługi, którego miałem zaszczyt wręczyć pani w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wkład pani pracy na rzecz społeczności lokalnej, jak również w kole przewodników beskidzkich i terenowych jest godny podziwu. Ogromne wrażenie wywarła na mnie informacja, że przez ponad 60 lat działa pani społeczna rzecz rozwoju turystyki na tej ziemi wadowickiej. Tak, od początku. Ja najpierw pracowałam, działałam jeszcze w Domu Kultury, bo grałam na fortepianie i zespołowi trochę akompaniowałam, a potem przeniosłam się już tylko w turystykę. Jako bardzo młoda dziewczyna już opowiadałam. Pani Maria Niedź-Cedrowska swoją przygodę z turystyką rozpoczęła w 1951 roku. Przez ponad 60 lat działała społecznie na rzecz rozwoju turystyki na terenie ziemi wadowickiej.